Pod koniec ubiegłego roku po jednym z odcinków Dzień Dobry TVN w sieci, zawrzało. Żart Filipa Heizera, 35L. Dotyczący ataków pańki wywołał niesmaku tysięcy widzów, którzy postanowili wnieść skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sprawa W. Końcu doczekała się finału. Czy dziennikarz poniesie konsekwencje? Filip Heizer znany jest z dystansu, do siebie, ale także specyficznego poczucia humoru. Reklama to nie pierwszy raz, gdy słowa prezentera są szeroko komentowane. Nigdy jednak nie odbywało się to na taką skalę. Przypominamy, że w jednym z odcinków Dzień Dobry TVN Filipi Gosia Ochme gościli w studio panią, psycholog, z którą rozmawiali na temat hiperwentylacji i prowadzących do niej ataków paniki. Już na początku dziennikarz zaznaczył, że temat jest bardzo poważny. Niestety. Po chwili najwyraźniej zmienił zdanie, gdyż rozpiął koszulę, osunął się na fotel i z teatralnym wyrazem twarzy zaczął udawać, że się dusi. Zachowanie Hajzera obiegło media w całej Polsce, a zniesmaczeni widzowie domagali się usunięcia go z programu. Jak podaje fakt, do KRR i te wpłynęło 19 skarg, a Rada po kilku miesiącach zabrała głos. Press.pl poinformował, że KRR i te wystosowała do stacji TVN, pismo dyscyplinujące. Przewodniczący KRR i te Witold Kołodziejski skierował do TVN pismo, w którym zwrócił uwagę, że nadawca w swojej działalności programowej powinien uwzględniać różne stopnie wrażliwości odbiorców. W rozmowie poruszano ważne kwestie dla osób borykających się z zaburzeniami lękowymi i atakami paniki i nie można w tej części uznać jej za rozrywkową, uznała Rada. Choć dziennikarz przeprosił za swoje zachowanie, sytuacja wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Jedyną intencją, którą miałem, było nawiązanie do rozmowy o zakupach świątecznych w zatłoczonym centrum handlowym, na które jak zapewne większość facetów, reaguje mniej więcej w taki właśnie sposób. Nigdy w życiu do głowy nie przyszłoby mi urażenie kogokolwiek chorego psychicznie. Jeśli tak zostało to odebrane, to z całego serca przepraszam wszystkie osoby, które realnie i na co dzień dotyczy ten problem, pisał Filip na Instagramie. Co myślicie? Czy reakcja ze strony Kareryta jest adekwatna do sytuacji? Zobacz więcej materiałów wideo